Witam serdecznie w dzisiejszym porannym wpisie. Wyprzedaż, kolejna fala. Uwaga na ten rynek. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Wyprzedaż, kolejna fala. Uwaga na ten rynek. Wczoraj wydarzeniem dnia, wydarzeniem wieczoru były słowa prezesa Powella, który wprost zasugerował, że majowa podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może mieć aż 50 punktów wielkości. No i oczywiście rynek był z tym bardzo zaskoczony i obserwowaliśmy wielką wyprzedaż na potężnym, jednym z najważniejszych rynków finansowych na świecie, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy rzucili oczywiście okiem na rynek pieniężny, który wycenia szanse, prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i co tutaj widzimy, że majowa podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych 4 maja jest wyceniana na 169% prawie. To oznacza wyraźne przesunięcie względem wczorajszego prawdopodobieństwa rano w Europie względem piątkowych wycen i takie znaczne zwiększenie szansy na podwyżki stóp procentowych i to nawet skokowe zwiększenie o 50 punktów bazowych oczywiście wcześniej nie było w cenach i musiało być zdyskontowane. Stąd takie bardzo potężne ruchy i zmienności, o których za chwilę powiem. Natomiast co jest istotne, rynek rzeczywiście dając 169% prawdopodobieństwa tego, że w maju będzie podwyżka stóp procentowych, wycenia faktycznie 50 punktów bazowych podwyżki, czyli tych słów prezesa Powella, co wcześniej nie było zdyskontowane, ale co jest równie istotne i ważne. Zobaczcie Państwo na koniec tego roku, czyli na 14 grudnia tego roku, jak rynek wycenia. Wcześniej wyceniano 7 podwyżek stóp procentowych, a teraz rynek wycenia aż 8 klasycznych 25-punktowych podwyżek stóp procentowych, czyli rynek naprawdę przejął się tymi słowami i jeszcze bardziej zwiększył szansę na podwyżki stóp procentowych, dając 8 podwyżek, dyskontując 8 podwyżek do końca tego roku, czyli łącznie z marcową podwyżką aż 9 podwyżek stóp procentowych według rynku miało być w tym roku, co jeszcze absolutnie nie było wyceniane tak tydzień temu, jak i 2 tygodnie, jak i miesiąc, już nawet nie mówiąc o początku roku, kiedy wydawało się, że rynek dyskontuje tylko 5 podwyżek stóp procentowych w tym roku, a teraz dyskontowałby aż 9 podwyżek stóp procentowych do końca tego roku, czyli naprawdę rynek przejmuje się tym, że już dyskontuje, że stopy procentowe na koniec tego roku w Stanach Zjednoczonych mogą sięgnąć 2%, nawet przekroczyć 2%, co oczywiście wcześniej nie było w cenach i musi być po prostu uwzględnione. No i oczywiście, gdzie widzimy największy impuls, gdzie ta wyprzedaż, gdzie kolejna fala wyprzedaży ma miejsce, na który rynek należy szczególną uwagę przywiązać. Oczywiście jest to rynek obligacji i to, gdy zobaczymy poprzez przekrój zachowania obligacji w ostatnich godzinach, to widać, że są przecenione praktycznie wszystkie najważniejsze obligacje krajów rozwiniętych na całym świecie. I nawet te kraje rozwijające się także uległy wielkiej przecenie. Skala ruchu na obligacjach naprawdę była ogromna. No i oczywiście nikt już nie ma wątpliwości, że amerykańskie obligacje tutaj reprezentowane przez dziesiątkę, wybijając się już dynamicznie nad poziom 2%, realizują scenariusz zarysowany przez analizę techniczną, która mówi, że mamy odwróconą formację RGR o 3-letniej historii, a ona sygnalizuje, że naprawdę jeszcze obligacje mogą wzrosnąć o kolejne co najmniej 50 punktów w okolicach trójki i nie powinno być to żadnym zaskoczeniem dla rynku. Jeszcze raz podkreślam, że okolice 2,5 do 3 są newralgicznie, ponieważ dla Fedu tam przebiega stopa procentowa taka naturalna, neutralna. Fed ją wyznacza właśnie w pasie między 2,5 i 3, a to jest taki poziom stóp procentowych, który według Fedu, nawet gdyby był osiągnięty, nie powinien negatywnie wpływać na gospodarkę, więc jesteśmy już naprawdę bardzo blisko osiągnięcia tych poziomów, na które Fed zwraca uwagę. I co jest także ważne i istotne, zobaczcie Państwo na wykres długoterminowy. Tutaj widzimy wielką, już prawie 35-letnią
nawet 40-letnią wielką hossę na rynku amerykańskich obligacji. Te obligacje, zbliżając się właśnie do strefy 2,5-3, osiągają górne ograniczenie tej już tutaj na wykresie 35-letniej bandy kanału spadkowego, więc naprawdę gdyby rzeczywiście amerykańskie obligacje miały dalej rosnąć na rentowności, to w naturalny sposób byłby to czynnik zachęcający do wieszczenia wielkiego odwrócenia tendencji pozytywnej na amerykańskich obligacjach na negatywną. I oczywiście gdyby do tego doszło, no to oczywiście miałoby to wielkie negatywne konsekwencje dla amerykańskiego systemu finansowego, który nie jest przyzwyczajony przy tym poziomie długu do obsługi, tak, z wielokrotnego kosztu obsługi zadłużenia, więc naprawdę moim zdaniem Amerykanie wkrótce będą musieli coś tutaj zadecydować, coś z tym zrobić, ponieważ no, sytuacja będzie coraz gorsza na amerykańskich obligacjach, a ten wykres to dobrze pokazuje, bo jest szansa naprawdę potężna na to, że wkrótce dojdzie do odwrócenia wieloletniej, już prawie 40-letniej historii, tendencji umocnienia amerykańskich obligacji i obligacje zaczną powielać scenariusz z lat 70., kiedy mieliśmy ostatni szok podażowy, kiedy amerykańskie obligacje musiały zdyskontować te szoki, których wpływ na gospodarkę prowadził do stagflacji i przede wszystkim do wysokiego poziomu inflacji w amerykańskich obligacjach. Oczywiście kolejnym rynkiem, na którym doszło do wielkiej wyprzedaży, do kolejnej fali wyprzedaży, były niemieckie obligacje, które naprawdę także przyłączyły się do tej tendencji i tutaj ruch w kierunku maksimum na rentowności z 2018 roku jest jak najbardziej do obserwacji, co daje nam jeszcze około 40 punktów bazowych przestrzeni do wzrostów na samej rentowności i warto o tym pamiętać. I oczywiście także polski rynek do tego się dołączył. Polskie obligacje na całej krzywej dochodowości wczoraj się wyraźnie przesunęły i znowu sięgnęliśmy tych oporów w rejonie 4,85, gdzie mamy maksima sprzed 10 lat. I oczywiście także oczekiwania co do polskich stóp procentowych także prawdopodobnie będą się przesuwały, ale z ostatecznymi wnioskami poczekajmy na otwarcie rynku dzisiaj w Londynie, który zacznie wyceniać te słowa Powella, który jeszcze raz przypomnę zasugerował, że podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych mogą być w większej skali niż wcześniej rynek to dyskontował. I oczywiście ruch na obligacjach ma także skutki dla innych rynków, na różnych innych klas aktywów. Przede wszystkim oczywiście na rynek walutowy. Jak już wcześniej Państwu wspominałem, najbardziej skorelowaną walutą z ruchem amerykańskich obligacji jest de facto jen japoński, a nie amerykański dolar, jakby się wydawało. Jen japoński w tym wypadku, który sięga już na dolarze z poziomu 120, pokonaliśmy tą 30-letnią linię trendu spadkowego, którą widzicie Państwo na wykresie i zbliżamy się do górnego ograniczenia już takiego 5-letniego kanału wzrostowego. To są okolice 121,5, 122 i być może wkrótce będziemy testować ten poziom, natomiast zachowanie jena japońskiego ewidentnie potwierdza wpływ zachowania rentowności amerykańskich obligacji na tę walutę. A na wykresie korelacji, widzicie Państwo, zrobiłem dla Państwa korelację między zachowaniem dolar-jena, czyli jena, a amerykańskich obligacji i ona sięga +0,6, czyli naprawdę jest silna, chociaż w ostatnich dniach była jeszcze silniejsza, ale widzicie Państwo na to, jak ta korelacja tworzy coraz wyższe punkty ekstremalne, co oznacza, że ta korelacja się zwiększa w ostatnich dniach, a nie zmniejsza. Więc jeżeli tylko amerykańskie rentowności będą dalej rosły, to spodziewajmy się dalszego osłabienia jena japońskiego względem wszystkich innych walut na świecie, a jeżeli amerykańskie obligacje jakimś cudem spróbują odwrócić tendencję, no to wtedy oczekujmy, że także pary związane z jenem spróbują korekty spadkowej. Ta korelacja jasno i dobitnie pokazuje, jakie jest teraz powiązanie międzyrynkowe właśnie między obligacjami a jenem japońskim. I co jest bardzo zastanawiające i ciekawe, to fakt, że pomimo tego, że te rentowności tak bardzo rosną, teoretycznie zwiększając atrakcyjność amerykańskiego dolara, to amerykański dolar umacnia się tylko w nieznacznym stopniu. Co prawda wróciliśmy pod poziom 1,10 i przebiliśmy już taką no, już prawie miesięczną linię trendu wzrostowego, ale na razie skala i dynamika umocnienia amerykańskiego dolara jest niewielka. Być może wynika to właśnie z tej statystyki, o której Państwu mówię,
o tym, że raczej podwyżki stóp procentowych działają na niekorzyść amerykańskiego dolara niż na korzyść, pomimo tego, że teoretycznie większa szansa na jeszcze większe podwyżki stóp procentowych powinna naprawdę rynek amerykańskiego dolara powinien to uwzględnić, ale na razie tego nie widać i być może jest to właśnie efekt tego, że zatrzymaliśmy się na 22-letniej linii trendu wzrostowego. Jeszcze raz przypomnę tym z Państwa, którzy wczoraj w komentarzach mówili, że no podwyżki stóp procentowych w Stanach, podwyżki stóp procentowych w euro, o co tutaj chodzi. Jeszcze raz przypomnę, rynek amerykańskiego dolara dyskontował wcześniej w ostatnich miesiącach plotki o podwyżkach stóp procentowych. Na rynkach bardzo często jest tak, że rynek dyskontuje plotki, a sprzedaje fakty. I być może teraz też tak będzie, że przez ostatni prawie rok dyskontował podwyżki stóp procentowych, umacniając amerykańskiego dolara, a teraz, kiedy podwyżki mają miejsce, to będzie sprzedawał amerykańskiego dolara z powodu tego, że po prostu rynek będzie sprzedawał fakty, odwracał tendencje. I co jest także ważne w tym momencie, drugą stroną tego medalu jest potencjał podwyżek stóp procentowych w strefie euro. I tu także może wystąpić ten sam mechanizm. Kupowanie plotek, a sprzedawanie faktów. Kupowanie plotek, czyli kupowanie przyszłych podwyżek stóp procentowych, które mają mieć miejsce w drugiej połowie tego roku w strefie euro, co wcześniej nie było w cenach, a może być rozgrywane. I dopiero wtedy, kiedy te podwyżki zaczną mieć miejsce, no to waluta euro może mieć wtedy potencjał ku temu, żeby realizować zyski, czyli sprzedawać fakty. I moim zdaniem rynek może się na to nastawiać, ponieważ kiedy rzucimy okiem na wykres, jak pokazuje rynek pieniężny co do stóp procentowych w strefie euro, no to także tutaj widzimy przesunięcie na rzecz podwyżek stóp procentowych i rynek już obstawia, że nawet w lipcu może dojść do 10-punktowej podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a na koniec tego roku rynek wycenia już prawie 40 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, więc na pewno rynek już zakłada podwyżkę stóp procentowych, klasyczne 25 punktów bazowych z teoretycznie potencjałem na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w strefie euro do końca tego roku, co wcześniej oczywiście nie było uwzględniane, nie było w cenach. No i jeżeli rzeczywiście ta teza o tym, że rynek kupuje plotki, a sprzedaje fakty, będzie realizowana, no to euro może pod to zacząć się umacniać. Tak po prostu jest na rynkach finansowych. Więc no, dzisiejsza sesja na innych klasach aktywów, na indeksach giełdowych, surowcach i oczywiście na rynku walut w Europie będzie musiała uwzględnić te słowa prezesa Powella i konsekwencje tych słów na rynku pieniężnym w ocenie potencjału podwyżek stóp procentowych. No i oczywiście to będziemy dyskontować. W pierwszej kolejności widzimy, jak bardzo przesunęła się premia za ryzyko dla inwestowania w chińskie akcje i ona osiągnęła poziomy nieobserwowane od ponad 10 lat, co ma naprawdę duże znaczenie, ponieważ pokazuje, że rośnie ryzyko inwestowania w chińskie akcje. To ma duże naprawdę znaczenie, a sama giełda w Chinach dzisiaj jest naprawdę zachowuje się dość stabilnie. Tutaj mamy niewielką zmienność i czekamy po prostu na rozwój wydarzeń. Zobaczcie Państwo, jak w ostatnich dniach na tych spadkach i na tej próbie odbicia bardzo mocno wzrósł obrót względem swojej średniej. To także ma znaczenie. Natomiast co cieszy popyt na ryzyko, to fakt, że dzisiejsza sesja w Japonii, w Tokio przynosi kontynuację wzrostów i atak już na linię szyi tej rocznej formacji podwójny szczyt, bądź też formacji odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową. I rynek będzie musiał prawdopodobnie wkrótce wybrać, czy rzeczywiście chce kontynuować wzrosty, czy też to jest tylko ruch powrotny do tej linii szyi. Tak samo jak wybrać będzie musiał indeks S&P, który wczoraj wykonał raczej sesję konsolidacji, zatrzymania, wychłodzenia wskaźników niż sesję, która pokazała jakiś kierunek. Jako że jesteśmy teraz w okolicach spojenia średnich kroczących łącznie ze średnią 200 sesyjną, która ma naprawdę duże znaczenie, więc to rynek będzie musiał wkrótce także podjąć decyzję co do losów tutaj tendencji wzrostowej, która się zarysowała na indeksie S&P w ostatnim czasie. No i będziemy oczywiście obserwować, co się będzie działo, ponieważ jeżeli indeksy giełdowe będą dalej rosły, to cały świat dostanie taki impuls sygnalizujący, że popyt na ryzyko globalnie cały czas atakuje i jest szansa na wygenerowanie co najmniej do maja jakiejś większej fali wzrostowej. Na razie jest to tylko korekta do najbliższych oporów i tak to myślę rynek
traktuje i będzie traktował. Natomiast zobaczcie Państwo, co w ostatnich latach, w ostatnich 12 latach, 13 latach, co się działo, kiedy indeks giełdowy w tygodniu S&P rósł około 5%, a nawet więcej. No i w ostatnim czasie tak właśnie było. No i co się okazało, że za każdym razem był to początek jakiejś większej fali wzrostowej. Więc jeżeli ta statystyka ma się sprawdzić, to raczej zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że przed nami powrót tendencji wzrostowej na indeksie S&P w perspektywie kilku tygodni, niż raczej nawrót do tendencji spadkowej. Ja też jestem, będę bardzo ciekawy i będę obserwować, czy ta statystyka się potwierdzi. Chociaż jeszcze raz przypominam, rynek tutaj giełdowy będzie musiał się zmierzyć z podwyżkami stóp procentowych w skali oczywiście większej, czego wcześniej nie dyskontował, i co jest jeszcze istotniejsze, z redukcją bilansu Fedu, która jest także zapowiedziana, a co jest jeszcze groźniejsze dla wielkiej hossy, która jest na tym wykresie pokazana, która trwa co najmniej od lutego 2009 roku na Wall Street. Zobaczymy, co oczywiście także będzie w Niemczech na indeksie giełdowym, który także wygląda na to, że wykonuje ruch powrotny do linii szyi formacji odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową. Natomiast no, moim zdaniem raczej otwarcie powinno być w Europie pozytywne niż negatywne. Także tutaj, gdy popatrzymy na polskie akcje, które konsolidują się w okolicach oporu 2125, którego nie jest w stanie indeks pokonać, to także mamy do czynienia z nastrojem inwestorów, którzy boją się, że to jest tylko ruch powrotny, pomimo tego, że zasłonęliśmy wielką lukę spadkową sprzed miesiąca. Rynek będzie musiał wybrać, w którym kierunku zamierza podążyć. Także polskie akcje powinny tutaj to dyskontować, ależ taką szczegółową i bardzo specyficzną charakterystyką polskiego rynku jest to, że może wyceniać prawdopodobieństwo, rosnące prawdopodobieństwo porozumienia z Unią Europejską dotyczące oczywiście środków unijnych, które jeżeli rzeczywiście zostałyby tutaj w Polsce przyznane, to otwierają naprawdę tutaj przestrzeń do sporych wzrostów, ponieważ nie było to wcześniej dyskontowane, a ma naprawdę potencjał ku temu, żeby podbić wyceny polskich akcji. Naprawdę myślę, że na to warto zwracać uwagę. A wizyta prezydenta Bidena w końcówce tego tygodnia ma także potencjał gospodarczy ku temu, żeby wprowadzić polską giełdę w dobry nastrój, bo moim zdaniem raczej należy się oczekiwać pozytywnych sygnałów niż negatywnych z tego spotkania. I myślę, że rynek będzie musiał do tego się przystosować. Z rynków surowcowych ciekawie dzieje się na rynku złota, który próbuje jakiegoś wzrostowego odbicia dołączyć do tendencji obserwowanej na ropie naftowej czy też na miedzi, ale tutaj wyzwaniem jest teraz poziom 1950. Jeżeli ten poziom zostanie pokonany, to naprawdę myślę, że szerszy rynek zauważy ochotę na większe wzrosty, na próbę powrotu do tendencji wzrostowej. Natomiast na chwilę obecną moim zdaniem kształt świec tygodniowych daje większą szansę na spadki niż na wzrosty. Natomiast myślę, że cały czas warto obserwować w takiej sytuacji zachowanie rynku w okolicach poziomu 1900 dolarów, który jest w tym wypadku moim zdaniem najważniejszy, najistotniejszy. Na koniec oczywiście Bitcoin, który dzisiaj rano próbuje rosnąć i te wyraźne wzrosty względem małej zmienności podczas ostatnich sesji i nawet weekendu sygnalizuje optymizm i popyt na ryzyko, więc moim zdaniem to zwiększa szansę wyższych otwarć dzisiaj na giełdach w Europie i że sesja w Europie będzie pozytywna w oczekiwaniu także na dobrą sesję na Wall Street. Jak będzie oczywiście, będziemy to monitorować. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania, wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, a pod koniec marca będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia.